Mija prawie rok od czasu ogłoszenia przez rząd pandemii czy restrykcji z powodu COVID-19. Dzisiaj już po roku możemy powiedzieć mniej więcej o tym, co istnieje, a co nie istnieje. 10 myśli na ten temat. Po pierwsze, COVID-19 istnieje. Wirus istnieje, jest niebezpieczny i prowadzi do ciężkiej choroby, a nawet śmierci w niektórych rzadkich, ale jednak przypadkach, ale to jednak w żadnym stopniu nie uzasadnia zniszczenia wszystkiego innego, czyli ludzkich żyć, zdrowia, dlatego że lekarstwo nie powinno być gorsze od choroby. Po drugie, masowa śmiertelność w Polsce w wyniku zakażenia COVID-19 nie istnieje. Po trzecie, ludzie, którym zależy, żeby zawyżać statystyki czy pompować skalę zakażeń w aktach zgonu, podając jako przyczynę śmierci COVID-19, tacy ludzie istnieją. Po czwarte, politycy, którzy chcą sięgać po większą przestrzeń władzy, istnieją. Utrwalanie kryzysów to jest naprawdę świetne narzędzie kontroli obywateli i umacniania władzy. Po piąte, ludzie, którzy w wyniku decyzji polityków umierają na inne choroby, przechodzą załamanie psychiczne czy depresję, istnieją. Po szóste, skuteczna i sprawdzona szczepionka na COVID-19, która byłaby gwarancją naszego bezpieczeństwa, i za którą producent albo rząd ponoszą pełną odpowiedzialność, taka szczepionka nie istnieje. Po siódme, szczepionka wstrzykiwana ludziom, która na stronach rządowych jest nazywana eksperymentem medycznym, tak istnieje. Po ósme, ludzie, których dusza doznaje szkody, ponieważ na skutek narracji polityków i głównych mediów nie mogą z powodu narzuconych limitów albo nie chcą z powodu lęku być na nabożeństwie, być w kościele, tacy ludzie istnieją. Po dziewiąte, wpływowi ludzie, koncerny, korporacje, którym na rękę jest podtrzymywanie kryzysu i paraliżu życia, ponieważ mogą na tym bardzo dobrze zarobić, istnieją. I w końcu dziesiąte, Bóg istnieje. On widzi i reaguje na bezbożność i ucisk, odpowiada sądami, to również sądami w historii. Zachowajmy ostrożność. Bądźmy łaskawi wobec bojaźliwych i róbmy swoje. Nie rezygnujmy z codziennych powołań do odwiedzenia bliskich, troski o chorych, objęcia samotnych czy pogrążonych w żałobie, uwielbienia Boga na niedzielnym nabożeństwie.